Dzień dobry wieczór. Z tej strony ponownie Starki i oto i w sumie klasyczne już u mnie, chociaż nie aż tak regularne jak kiedyś ogłoszenia parafialne. Więc cóż, może przejdźmy do konkretów. Na wstępie od razu mówię przepraszam za troll face'a, ale w sumie dziś mi się zapodziały wszystkie moje obrazki, a że na szybko chciałem te ogłoszenia sklecić, bo mam parę ważnych spraw do ogłoszenia, to no, tylko on mi został, szczerze. Poza miniaturami, które ja stosuję w filmach, ale to byłoby aż nadto dziwne. Znaczy dobra, Trollface też jest w sumie na podobnym poziomie nienormalności. Ale okej, dobra, mniejsza z tym. Przejdźmy do konkretów i w ogóle. A więc tak. Ostatni czas, powiem wam szczerze, u mnie na kanale jest cudowny. Może wyświetlenia nie są jakieś zadziwiające. Dosyć standard, mogę powiedzieć, u mnie. Ale czas oglądania. Nareszcie po pierwsze widzę, że czas oglądania jest przyzwoity, więc wszystkim, którzy angażują się w oglądanie tego czegoś, co tam wypuszczam, bardzo dziękuję za wasz poświęcony czas. Szkoda tylko, że komentarzy nie ma. I cóż, jeszcze tak oficjalnie w tej sprawie chciałbym podziękować Maloniemu. Super po prostu spisałeś się z tym intro, jeśli to oglądasz. Wielka piona, na pewno ci jeszcze odwdzięczę w grach Scumble Bundle czy coś. No. I w sumie to tyle, jeśli chodzi o sprawę kanału, a teraz w sumie samego w sobie kanału, a teraz przejdźmy może bardziej do gier. Jako, że w sumie zaczął się kolejny semestr studiów, nie wiem jak to będzie. Mówię wam szczerze, staram się, żeby było to raz dziennie, 16:15 standardowo. Ale jest naprawdę różnie, czasami ciężko, czasami łatwiej. Więc nie zdziwcie się, jeśli będą jakieś przystoje w filmach jednodniowe, dwudniowe i w ogóle. Ale oczywiście obiecuję, że nie będzie za dużo. Mogę wam powiedzieć tyle. Nawet jeśli będą gry, które niebawem nadchodzą, na pewno wam to zrekompensuję. Ogólnie nie chcę mówić dużo, ale wśród nich są dwie produkcje, które mogą was dosyć mocno nawet zaciekawić. Super muzyczka mi się skończyła. No, trochę dziwne. Trochę dziwne, że mi się skończyła, ale... A, dobra. Jednak moja pętla działa, jej. No to wracając. Wiele z was może znać, są to gry... Można powiedzieć indie. Jedna to jest trzecia odsłona bardzo, bardzo... interesującej serii. Jednocześnie pierwsza, która... oferuje tryb co-op. Które oczywiście będę ogrywał z przyjemnością wraz z kimś, z kim jeszcze to nie zdradzę, ale spokojnie, niekoniecznie to musi być siostra. No, ogólnie mogę pochwalić się, zagłębiłem się w końcu w, jak to się nazywało, brakuje mi słów, w Parseka. Taki program, który pozwala udostępniać i grać w koopy lokalne nawet przez interweby. Więc no, kogoś się tam znajdzie, mam konkretnie nawet już osobę zaplanowaną, można powiedzieć, ale no mówię, nie, więcej szczegółów nie zdradzam. Druga gra natomiast z tych, które wam obiecam, czemu obiecuję to ja teraz w tym momencie, to znowu czwarta odsłona serii, którą wiem, że wszyscy bardzo mocno lubili, jeśli chodzi o jej grono. Czwartej części nie znam ani trochę, wiem, że trzecia była wielką porażką. Natomiast jedynka i dwójka, jej, jakie to były dobre gry. Jak fajnie w to grało i w ogóle. Co konkretnie, przekonać się na dniach. Więc nie będę może dużo, wiecie, marudził o tym i po prostu rozgadywał się. Ale tak, to jest kwestia z tego, co na pewno będzie. Poza jeszcze jedną taką malutką rzeczą. W tym miesiącu postaram się zapoczątkować nowy typ filmów. W sumie już były podobne rzeczy chyba. Tak myśląc, te. Był jeden odcinek z Bravelandsów, jeden z... jak to się nazywało? Darksburg, czy jakoś tak. Ale chcę teraz tego mieć więcej. Więc ogólnie będę wrzucał... raz na jakiś czas filmik z gry. Niekoniecznie będzie to nowa gra. Chciałbym po prostu przedstawiać wam gry, które ukształtowały mnie jako osobę. Albo jakieś gry, które moim zdaniem zasługują po prostu na uwagę, której nie mają. No ogólnie ciekawe na zasadzie, no fajna gierka, chciałbym wam to pokazać, ale ogólnie na nagranie się za bardzo nie nadaje. Więc no, po prostu ten jeden raz będzie pokazane. I w sumie to już... to już tyle. Drugi raz skończyła się muzyka, a ja w sumie mam wszystkie ogłoszenia za sobą i po prostu chciałem wam podziękować za uwagę i do zobaczenia już w kolejnych odcinkach.
w najbliższym czasie. Więc trzymajcie się. Hej, hej.